Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podsumowanie grudnia, czyli ostatniego miesiąca 2020 roku. Udało mi się przeczytać 10 książek, jestem z siebie bardzo, bardzo dumna i muszę przyznać, że ten miesiąc był naprawdę bardzo owocny w bardzo dobre tytuły. Cieszę się niesamowicie, poznałam taką książkę jak Łowczyni, jak My dwie, My trzy, My cztery, czyli kolejną książkę autorki Sary Krosan, która została wydana w Polsce. Również zakochałam się w literaturze górskiej. Także ten grudzień naprawdę był bardzo dobrym miesiącem, bardzo owocnym. I cieszę się, że z tyloma książkami właśnie ten, a nie inny miesiąc zakończyłam. Teraz zapraszam Was serdecznie do obejrzenia jakby recenzji każdej z tych książek. Nie ma tylko wśród nich dwóch tytułów, czyli Dziwne losy Jane Eyre oraz Anonimowych heretyków, dlatego, bo te książki były czytane do czwartego odcinka serii Ja czytam życiowe książki i dlatego do tamtego odcinka Was odsyłam, jeśli chcecie usłyszeć moją opinię o tamtych tytułach. Pod filmem oczywiście jest link do tamtego odcinka. Zapraszam do oglądania. Łowczyni Kate Quinn. Jest to bardzo dobra książka z tematyką II wojny światowej. Takie lata 40., 50., czyli II wojna światowa i po prostu tuż po wojnie. Mamy tutaj trzy linie czasowe. Mamy Ninę Markową, czyli kobietę Rosjankę, która wstępuje do pułku Nocnych Wiedźm. Jej marzeniem jest po prostu zostanie pilotką i ona zostaje tą pilotką, na początku nawigatorką, później pilotką. Kreacja tej Niny to jest majstersztyk. Kocham tą kobietę po prostu. Ona jest tak odważna, tak niezależna, tak silna i tak... wiecie co? Jakbym ją spotkała, to po prostu pewnie bym się jej bała, ale jest taka bezpośrednia, no... niesamowita. Ta druga linia czasowa to Jordan i to jest nastolatka, która bardzo pragnie być fotografką. Marzy po prostu o tym, chce wstąpić do koledżu i tak dalej. I pewnego dnia jej ojciec przyprowadza do domu swoją nową kobietę, która skrywa dość mroczną tajemnicę. Trzecim bohaterem jest Ian, czyli mężczyzna, który razem ze swoim przyjacielem tu zajmują się ściganiem zbrodniarzy wojennych. I te trzy osoby łączy tytułowa Łowczyni. Ta książka jest naprawdę, no, tak dobrą książką, że te 640 stron jest zupełnie nieodczuwalne. Bardzo mi się ta książka podobała. Na początku z takim sceptycyzmem do tego podchodziłam, bo bałam się, że ta książka po prostu będzie płaska, bo tutaj mamy skupienie się na kobiecych postaciach, ale to było dla mnie totalne zaskoczenie. Ani przez moment się nie nudziłam, byłam wciągnięta w akcję, zżyłam się z bohaterami. Przeżywałam to wszystko razem z nimi. Tak w pewnych momentach było, że musiałam czytać i nie mogłam sobie po prostu pozwolić na skończenie w jakimś konkretnym momencie, bo tak byłam zafascynowana tą historią. Bardzo tę książkę Wam polecam, szczególnie osobom, które jakby lubią taką tematykę II wojny światowej i takiej tematyki związanej ze zbrodniarzami wojennymi. Ci bohaterowie wszyscy są fikcyjni, ale autorka opierała się na prawdziwych postaciach, które rzeczywiście żyły i ich cechy charakteru rzeczywiście ci fikcyjni bohaterowie posiadają. Bardzo, bardzo polecam. Myślę, że się nie zawiedziecie, bo ja się kompletnie nie zawiodłam. My dwie, my trzy, my cztery, Sary Krosan, to jest to moje kolejne spotkanie z autorką. Ta kobieta napisała oczywiście moją ukochaną książkę pod tytułem Tipi, więc stwierdziłam, że chciałabym poznać kolejne książki tej autorki. Trafiłam na tą książkę i powiem szczerze, że autorka ponownie mnie zachwyciła, ale nie tak jak w przypadku mojego ulubieńca. Tutaj mamy Epul, która ma 13 lat. Jest ona wychowywana przez babcię, ponieważ mając 2 latka, jej matka ją po prostu opuściła. Epul bardzo tęskni za swoją mamą. Ona ma wrażenie, że to przez nią mama ją opuściła. Ona tego nie rozumie i marzy, żeby po prostu ta kobieta wróciła do jej życia. No i pewnego dnia tak się właśnie dzieje. Ale kiedyś babcia jej powiedziała, że pamiętaj, kochana, o czym marzysz. I niestety to marzenie się spełnia, ale no niekoniecznie jest tak szczęśliwe, jak ta dziewczynka by chciała. Mamy tutaj ukazaną taką młodzieńczą miłość. Mamy również ukazaną siłę poezji, siłę marzeń. Naprawdę ta książka była dobrą książką i powiem Wam, że mamy tutaj nieidealny obraz matki. I super, bo dawno nie spotkałam się z tak bardzo dobrze wykreowaną postacią w przypadku matki, gdzie ta bohaterka wywoływała we mnie
bardzo skrajne emocje. Także ja tę książkę Wam polecam. Dałam tej książce 4 gwiazdki na 5, bo uważam, że jest to dobra książka i warta naprawdę Waszej uwagi i Waszego czasu. Władca Much jest to książka opowiadająca historię chłopców, nastolatków, którzy ocaleli po katastrofie lotniczej i zamieszkują bezludną wyspę. Oczywiście nie ma tam dorosłych, po prostu dla nich to jest spełnienie marzeń, bo mogą robić co tylko im się podoba. I z czasem widzimy, że naprawdę mamy tutaj upadek cywilizacji, upadek kultury. Ta książka jest bardzo symboliczna, więc każdy z nas będzie tę książkę interpretował na swój własny sposób. Super, że bohaterami tej książki są dzieci, bo my mamy dziecko przed oczami i mamy takiego chłopca, który jest taki bardzo miły, uczynny, sympatyczny. No niestety, kiedy znajdzie się w takiej, a nie innej sytuacji, kiedy mamy wszechogarniający mrok, nie ma osób dorosłych, nie ma jakby takich autorytetów, no to w tym dziecku zaczynają jakby buzować pewne emocje. Mamy tutaj przemoc, rządzę władzy. Naprawdę ta książka wywarła na mnie dość duże wrażenie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że aż tak będzie ta książka dobra, ale okazała się naprawdę super. Dałam tej książce 5 gwiazdek na 5. Już wcześniej powiedziałam, tutaj mamy bardzo dużo symboliki, więc każdy może wszystko interpretować na swój sposób. No niemniej jednak bardzo, bardzo polecam. Dzieci, których nie ma, jest to książeczka z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci. Ja dałam tej książce 5 gwiazdek na 5, ale ja takich książek oceniać nie potrafię i oceniać nie umiem. Tym bardziej nie umiem oceniać takich historii, gdzie bohaterami są niewinne dzieci. Dzieci, które trafiają do obozu w Łodzi, które są po prostu katowane, naprawdę katowane przez Niemców. Ta książka wywarła na mnie niesamowite emocje. Mamy tutaj 50 stron, ale uważam, że ta książka jest dla ludzi o mocnych nerwach, bo po prostu ludzie ze słabszymi nerwami z tą książką sobie po prostu nie poradzą, bo mamy tutaj bardzo dużo takich ciężkich momentów, naprawdę ciężkich. Niemniej jednak cieszę się, że autorka taką książkę napisała właśnie o dzieciach, bo to są same dzieci z obozów koncentracyjnych. I pani Renata Piątkowska, bo tak nazywa się autorka, we wstępie pisze. Ja już Wam przeczytam. Mam nadzieję, że lektura tej książki poruszy Wasze serce i umysły. Bo nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło w obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poszło w zapomnienie. Dlatego dobrze, że takie książki są pisane, bo nie wolno, my nie możemy nigdy w życiu zapomnieć o tym, co działo się w tamtych czasach, co działo się tym dzieciom, co działo się osobom dorosłym, osobom starszym. Nie wolno zapomnieć, ale tę książkę bardzo polecam. Kasieńka, Sary Krosen, opowiada historię 12-letniej dziewczynki Kasieńki, która razem ze swoją mamą wyjeżdża z Gdańska do Anglii w poszukiwaniu ojca i męża. Jest to przepiękna książka napisana w formie wiersza. Ja uwielbiam formę i styl w ogóle, jakim posługuje się Krosen. W tym przypadku mamy opowieść o dorastaniu, o poznawaniu siebie, o radzeniu sobie z nieprzyjemnymi rówieśnikami, o nietolerancji, o przyjaźni, o młodzieńczej miłości, a także o takiej umiejętności walki z własnymi małymi problemami. Bardzo ładna książka, dostała ode mnie 5 gwiazdek. Jest to kolejna piękna książka tej autorki. Tipi, ja wciąż nieustająco będzie u mnie na pierwszym miejscu. Niemniej jednak Kasieńka to kolejna bardzo dobra powieść literatury dziecięcej dla młodszej młodzieży. Polecam z całego serca. Listy w butelce jest to opowieść o pani Irenie Sendlerowej. Ta książeczka ma 100 stron i ma naprawdę przewspaniałe ilustracje. Za chwileczkę Wam pokażę ten obrazek. No po prostu smutny i jednocześnie pięknie po prostu narysowany, wykonany. Rafciu, cicho. Myślę, że jest to naprawdę ważna książka, bardzo dobrze napisana. Szczególnie jest ona przeznaczona dla osób, które nie wiedzą, kim była pani Irena, a myślę, że naprawdę warto wiedzieć, kim była ta kobieta, tym bardziej, że ona uratowała od śmierci 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Bardzo Wam tą książeczkę polecam. Jest to ta książka z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci. Polecam, dałam 4 gwiazdki na 5. W cieniu Everestu to reportaż Magdaleny Lasoty, naszej polskiej debiutantki, jeśli chodzi właśnie o literaturę górską.
Jest to reportaż z 2-miesięcznego pobytu w bazie pod Everestem. Autorka pisze o ludziach, z którymi miała do czynienia w tej bazie. Pisze o ich odczuciach. My poznajemy ich takie intymne historie. My zaczynamy sobie uświadamiać i po prostu poznajemy to wszystko, czego ludzie od Everestu oczekują, czego oczekują od gór, o czym marzą, z czym muszą się mierzyć, z jakim bagażem doświadczeń oni przylecieli pod Everest. W sumie przylecieli niektórzy przyszli. I z jakim bagażem doświadczeń oni na ten Everest wychodzą. Jest to moje pierwsze spotkanie, było moje pierwsze spotkanie z literaturą górską i już będę miała zawsze wielki sentyment do tej książki. Ta książka popchnęła mnie w świat górskiej literatury. Ja bardzo chcę poznawać kolejne książki, kolejnych wspinaczy, kolejnych ludzi, którzy marzą o tym, żeby stawać na najwyższych górach świata, na najwyższej Everestie. Ta książka jest wydana przepięknie. Popatrzcie, ta książka, ta okładka się tak błyszczy. Tutaj mamy zdjęcia właśnie autorki. Popatrzcie, ja oglądając te zdjęcia, ja patrząc na nie, ja czuję taki respekt wobec gór. I już zawsze będę ten respekt przed górami czuła i chylę czoła przed ludźmi, którzy marzą o tym, żeby na te góry te takie wielkie, te 8-tysięczniki wychodzić, żeby zdobywać korony ziemi. Ja im bardzo mocno kibicuję, wierzę w tych ludzi i mocno podziwiam. Temu reportażowi, tej książce daję 5 gwiazdek, bo jest to moje pierwsze spotkanie z literaturą. Bardzo wszystko chłonęłam, przeżywałam i bardzo mi się podobało. I ta książka właśnie pokazała mi, że znalazłam swoją taką nową miłość czytelniczą, czyli właśnie literaturę górską. Ja już zamówiłam książkę o kukuczce oraz Wszystko za Everest Johna Krakauera od wydawnictwa Czarnego i na te tytuły czekam, w sensie już muszę po nie iść, bo czekają na mnie w świecie książki. Bardzo Wam tę książkę polecam. Jeśli przed Wami jeszcze ta literatura górska jest, to myślę, że dzięki niej pokochacie tą literaturę i będziecie chcieli sięgać po takie książki. Bardzo mi się to podobało. I na koniec przeczytam Wam jeden fragment tej książki. Myślę, że jeden chyba z ważniejszych tutaj. Wciąż pokutuje przekonanie, że Everest jest łatwą górą, że na Everest może wejść każdy, wystarczy mieć pieniądze. Tymczasem, choć nie jest najtrudniejszym z 8-tysięczników i choć każdego roku jest świetnie przygotowany do wspinaczki, to nadal giną na nim ludzie. Nikogo też nie można wnieść na Everest, jak twierdzą niektórzy. Można zapłacić za luksusowe warunki w bazie i w obozie drugim. Można mieć kilku osobistych szerpów, można nie zakładać samemu raków ani uprzęży. Nie wspinać się w poręczówki, ani z nich wypinać. Można nieść pusty plecak, mieć tyle butli z tlenem, ile się tylko chce. Ale nawet wtedy samemu trzeba stawiać nogę za nogą i powoli przejść w górę. Nikt tego za nas nie zrobi. I to nadal jest cholernie trudne. Bardzo tą książkę Wam polecam. Która to Malala, to historia o 11-latce, o Malali, która jest Pakistanką. Ona tam mieszka i jakby podpadła talibom, dlatego, bo ona chce chodzić do szkoły, a tam kobiety do szkoły chodzić nie mogą. W ogóle kobiety powinny być zamknięte w czterech ścianach. I ta dziewczynka i też jej ojciec, jej matka nie chcą, żeby Malala po prostu dała się zastraszyć. I ta dziewczynka pisze bloga. Ona jakby właśnie sprzeciwia się temu, co talibowie chcą osiągnąć. No i pewnego dnia ta dziewczynka zostaje postrzelona, później ląduje w szpitalu w Wielkiej Brytanii. Tam tak naprawdę od tamtego momentu wszystko się zaczyna, o niej świat w końcu usłyszał. Ta dziewczynka dostała po prostu spektrum różnych nagród, w tym oczywiście Nagrodę Nobla. Pokojową Nagrodę Nobla. Jest to piękna historia, naprawdę piękna i wstrząsająca zarazem historia z bardzo ładnymi ilustracjami. Ta książka uświadamia nam, że kobiety nie we wszystkich częściach tego świata mają prawa i my nawet w Polsce o te prawa po prostu powinniśmy walczyć i nigdy nie powinniśmy sobie tych praw odebrać. Ta książka również pokazuje, że wystarczy jedna osoba, żeby zainspirować cały świat do działania. Dałam tej książce 4 gwiazdki na 5, bo naprawdę jest to bardzo ciekawa i ważna
książka, więc naprawdę polecam. I to tyle, jeśli chodzi o ten wrap-up grudnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że coś z tych tytułów sobie wybraliście. Jeśli tak jest, to dajcie mi koniecznie znać, jakie książki Wam przypadły do gustu. I możecie również napisać, z jaką książką skończyliście rok 2020. Jeśli macie ochotę, to śmiało piszcie. Wszystko będę na pewno czytać, będę Wam odpisywać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w tym dziwnym dla nas wszystkich roku, takim niespokojnym. Wierzę w to, że zostaniecie ze mną na dłużej, że Was jeszcze więcej tutaj do mnie przyjdzie. Wszystkiego dobrego w tym nowym 2021 roku Wam życzę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!